Dzień dobry. Pod jakim hasłem? Szczęście. Teraz zobacz. Proszę. Nareszcie. O Boże. Gratuluję. Dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, a dzisiaj jest to? Dla Szerocki, prawda? Tak, pseudonim Szerocka. Zaraz zobacz. Jak pani pamięta. Niestety nic nie ma. Nie ma. No to jutro będzie na pewno. Niech pani uważa. Od jutra mnie tu nie będzie. Przez cały miesiąc. A dlaczego? Wyjeżdżam na urlop. Właściwie od dziś. Za dwie minuty. No to, to błagam panią. Niechże pani poleci swojej zastępczyni, żeby uważała na listy. Zwłaszcza listy dla Szarot. O, na pewno będzie uważała. Dziękuję pani serdecznie bardzo. To wielkie szczęście, to bardzo przyjemne. No i gdzie pani się wybiera? Nigdzie. A tak bym chciała. Ale pani jest jeszcze młoda. A młodość to znaczy, że wszystko jeszcze może być. Nie ma się czego martwić. Tak. Pani się nie martwię. Będę chodziła na plażę, będę chodziła na spacery, czytała książki i ani razu nie wstanę przed dziesiątą. No, rajskie życie. To dobrze. O, kwiatuszki. To dla pana, proszę. Dziękuję, bardzo ci dziękuję. No, ale już muszę iść. Gdzież pani się tak spieszy? Idę do swojego opiekuna. Muszę zameldować o urlopie. Opiekuna? Młody, co? Nie, skąd? Pewnie stary. Właściwie taki jak pan. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, wsiakoś. Brakuje mi kapaszka. Musiał się odkleić. Wysłać mój wagon salonowy przez Wiedeń do Budapesztu. Stop. Jutro jadę ze Smithem do Dalmacji podpisać umowę. Wysłać młodą, przystojną, dobrze ubraną sekretarkę. Dobrze, zgadza się. Zgadza się, zgadza się. Halo, proszę pana kontrolera. Panie, niech pan tu przychodzi do mnie natychmiast.
Panie dyrektorze, co się stało? Po której odchodzi pospieszny do Wiednia. Pospieszny do Wiednia? A czytaj pan. Halo, nie mam czasu. Później proszę. Co? Chciał pan coś podobnego? Tak. Sekretarkę. Pan zapomniał pewno, że nieboszczyk Olszewicz rozszedł się z żoną na skutek intryg pewnej młodej sekretarki właśnie. I w testamencie, rozumie pan, w testamencie zabronił używania weksli i używania sekretarek. Aż tu nagle... Nagle? Już wiem. Co pan wie? Czy Smith żonaty? Nie wiem. Proszę. Co proszę? Smith chytry i niebezpieczny konkurent. A sekretarka ma być młoda, piękna, elegancka. Wabić dla Smitha. Oho! Szefunio ma głowę na karku. Gdzie diabeł nie może, tam babę poszło. A wie pan? Wie pan, że to możliwe? Wie pan, że pan to mądrze wyniosło? No? Wie pan, że pan nie wygląda na taki wniosek. Co? Panie dyrektorze, wypraszam sobie. Ja nie wyglądam na mądrego, tak? No to do widzenia. Czekaj pan, gdzie pan leci? W ciągu 5 minut przygotuje nasz salonowy wagon na dworze. Czekaj pan! No czeka! A sekretarka? Skąd my będziemy sekretarkę? Nie my wyczaśniemy, tylko pan dyrektor wyczaśni. Młodą, przystojną, dobrze uną. To już jest kwestia pańskiej zręczności, panie dyrektorze. Nie mój! Halo? Tu Rabaron. No, przystał nowego, jak praca. Chodź tam. Chciałam właśnie zameldować panu. Siadaj. Zupełnie słusznie, że meldujesz wszystko opiekunowi, bo tak należy robić. Trzeba wszystko meldować. No, a co nowego? To zaręczyłeś się może? Nie. Zakochałaś się? Nie. To może za mąż wychodzi? Broń Boże. Zaczęłam właśnie urlop. O 4:00. Nie o 4:00. Nie. Dzisiaj. Nie, ja wiem, że nie o 4:00. A wyjeżdżasz gdzie? Nie, chyba nie. No to... Już chyba nie, to już rozumiem. Słuchaj, ty musisz wyjechać, ty bardzo mizernie wyglądasz. No przecież pan przed chwilą powiedział, że świetnie wyglądasz. Świetnie. Mówiłem świetnie, to znaczy, że ładnie. Ale bardzo mizerne jest. Jeżeli no, o to chodzi, to nie, ja chęć... Nie, proszę tego nie robić. Oj, moje dziecko, zwrócisz mi w najbliższej chwili. Pan tak dużo dla mnie zrobił dobrego. Błagam, ja nic nie przyjmę. Panie dyrektorze, już? Sekretarka? Co? Co? Jest to co? Ach, to co? No to? Urlop? Miesiąc? Wyjazd? Proszę pani, zostanie pani sekretarką osobistą pana Olszewica. Wyjedzie pani w podróż do Dalmacji. Do Dalmacji? Tak, pensja 500 zł miesięcznie płatne z góry. 500 zł? No. O, tylko niech pani nie mdleje, bo nie mamy na to czasu. Musimy naszą sekretarkę wyciąć nie ubrać. Marysia, słuchaj, w Wiedniu wagon będzie stać 3 godziny, więc idź na główną pocztę i odbierzesz tam korespondencję dla pana Olszewicza, rozumiesz? O. A ten... A w Budapeszcie zameldujesz się u pana Olszewicza w hotelu Geller. Rozumiesz? Dobrze. No.
Пожалуй, вы видите, где ходи. Ах, я судна, я судна, то вы. Przecież muszę jechać. No więc właśnie wiedzie. Właśnie, właśnie. Ale po co ten młody Olszewicz? Po co? No przecież to nasz wspólnik. Wspólnik? Stary Olszewicz był wspólnikiem, bo starego nie można było wyrzucić. Ale ten młody, ten smyk. I w dodatku ma więcej akcji. No żeby się można było do niego o coś... Przyczepić? O, pomógł. Dobranoc. No ale kto mógł przewidzieć? Pan powinien był przewidzieć, że to pomyłka. Stary zabronił sekretarki, tak? No. A skąd sekretarka? Do czego? Lizu. Na wali dla Śmita. Tymczasem ja przypominam sobie, że Śmit żonaty, panie. No ale przecież to nie moja wina. Pana! Pan powinien być mądrzejszy. Pan dyrektor znowu zaczyna. I co teraz zrobić? Co teraz zrobić? Dawaj pan to jeszcze raz. Wczoraj wysłałem depeszę. Wysłać mój wagon salonowy przez Wiedeń do Budapesztu. Stop. Kontrolera z aktami oraz służącego i kucharza. Służącego i kucharza? Tak. Dziś wyjeżdżam na kilka godzin do Wiednia. Czemu brak odpowiedzi? Stop! Skandal, wykrzyknik? Olszewicz. Kropka. Kapuściany łeb. Znowu! Co robić? Co robić? Dzisiaj wyjeżdża do Wiednia. Która godzina? Pół. Co pół? No pierwsza. No to mów pan, że pierwsza. Pierwsza. Może jeszcze nie wyjechał. Halo. Tu mówi numer 10, 25, 50. Proszę Budapeszt. Hotel Geller. Tak jest. Rozmowę szybką. Błyskawiczną. Natychmiastową. Może go jeszcze złapiemy w hotelu. Doskonały pomysł.
Panie, co pan sobie myśli? No skoro tak? Naturalnie, chcę mieć głowę na karku, panie. No tak? Ale dawaj pan, dawaj pan. Halo, proszę. Pomyłka. Hallo! Hallo! Budapest! Tu portier hotelu Schangeler! Tutaj mówią zakłady Olszewicza! Czy hotel Geller? Tak jest! Hallo! Zaraz, nie przerywać, mówicie! W tej chwili przechodził przez hol! Każdy go poprosi! Co takiego? Nie ma go? Nie. Nie. Halo. Panie, musi być. Słyszy pan? Co takiego? Z wody? To może być z wody. Szukają. Jeszcze nie wjechał. Dobrze, ja myślę, że dobrze. Dobrze. Trzeba mieć głowę na karku, panie. Dobrze. Prosto do Wiednia. Rozkaz, panie prezesie. Takiego? W tej chwili wjechał do Wiednia? Czemu go pan nie zatrzymał? Panie, zatrzymać go proszę, złapać go. Co? Kto? Jak mam złapać? To bezczelny. To widział pan coś podobnego? W tej chwili wyjechał. Trzeba mieć głowę na karku. Poradzili panu, żeby go pan sam gonił, prawda? Że co? Że, a że ja? A tak, żebym ja go gonił. I będziemy gonili. Nie jego, tylko salonkę. Kto? Kto? Pan. Ja? Tak. Jak? Jak? Aeroplanem. Specjalnie wynajętym, do Wiednia. Nie. Do Wiednia możemy nie zdążyć. Do Budapesztu. Do Budapesztu natychmiast. Niech pan zamówi samolot i przyśle kucharza. Ach, nie lubię samolotu. Oj, tylko prędzej, panie, prędzej. Spokojnie. Prędzej. Może się uda jeszcze wszystko naprawić. Pan wo? Jean, za pół godziny musi pan być gotów do drogi. Poleci pan razem z kontrolerem. Za pół godziny nie może. Dlaczego pan nie może? Samolot zamówiony. Możemy lecieć. Więc samolot zamówiony, akta gotowa, a pan nie może. Dlaczego? Coś pan zwariował. Czego panu brak? No? Patelnię muszę kupić. Kup pan dwie, trzy, cztery. Na miłość Boską jedźcie. No chodź pan, jedziemy. Ruszaj się pan troszkę, no. A, panie. Dziewczyny od razu do Warszawy. Dobrze. Tylko proszę pan. Tylko. Rozumiem. Chodź pan. Jedna Marysia.
Pan. Niechże pani uwaga przychodzą. Dziękuję panu. Sama sobie dam radę. Widzieliście, kiedy jest opasny? Ja. Tanki. Ja tanki lieber nicht. Tun Sie bitte aufpassen. Was ist das Fass? Aufpassen. Ach, Fass. Bitte. Ich spreche Polnisch, Fräulein. Oh, weiß mir jetzt. Ich unterhalte mich vor, die Lüster. Sie können versichert sein, Fräulein, dass ich Polnisch verstehe. Was? Ja, почему jetzt? Бритонцев в польской мове и може моя девица быть ассигурована и вас разумеем. Idzie przez darze, pan. Pan? Co pan tu robi? Przysiadła pan mnie na ulicy, a teraz najbezczelniej wlazł pan do mojego wagonu. Proszę stąd wyjść. Przepraszam, ale co pani robi w moim wagonie? Pański? Jakim prawem? Takim prawem, że nazywam się Olszewicz. Jestem u siebie w swoim wagonie.
Jak to? A ten pan? Co? To mój nieboszczyk ojciec. Proszę wybaczyć, panie prezesie. Przypuszczaliśmy, że pan wsiądzie dopiero w Budapeszcie. Staliśmy? Kto? Kto pani jest? Jestem... sekretarką pana prezesa. Sekretarką? Moją? A więc? Na podstawie pańskiej depeszy zostałam zaangażowana przez pana Dobrzyńskiego. Panie depeszy? A stenogramy? A protokoły? A kucha? No ma pani stenogramy? Ma pani? No dali pani? Nic nie wiem. A co pani dali? Jak nie mi dali? Kapelusze mi dali? Wielki Boże, chomuj! I dali kapelusze, i dali skupę damskich, którzy wypuścili nas z mistrza. Koniec. Zdejmijmy ten bandyta. Kogo pan woła? Służącego też nie przysłali. Naturalnie. Żebym chociaż mógł z tych notatek zrekonstruować protokoły. Czy nie mogłabym panu dopomóc? A co pani umie? Umiem stenografować, pisać na maszynie, znam języki. Niech pani siada. Dokonane w ubiegłym roku przegrupowania udziału spółki. Już mam. Niech pani da jakiś notat. Dokonane w ubiegłym roku przegrupowanie udziału spółki? Już mam. Aha. Wprowadziły niespodziewaną zmianę kierunku. Budapeszt. Budapeszt. Przelądzi nie ma. Chodźmy na stację, zabawimy się. Panowie, poczekajmy. Dobrze. Siadaj pan trochę. Nic się nie stało. Stająka poszła krótszą drogą przez garże do Sarajewa. Aha. No i gdzież my ją znajdziemy? W Sarajewie. Jeśli panowie jutro zamiar polecicie samolotem, to tam zostaniecie. Znowu samolotem? Diabli nie wezmą tego, kto wymyślił samolot. Nie jadę. No, to jutro, to jutro. A teraz to my musimy jeść. Znowu zjeść. A gdzieżby tu można najlepiej jeść? Najlepiej po prostu kaku. Kaku? Dobrze. Niech będzie kaku. Kaku? Kaku.
Może Polgania z Murafnow? Tak, 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 tak. Kula! Papryką! Dobrze, z papryką. No jest już, no, wybrnąłem. Pani wie, że to już piąta? Tak. No, na dzisiaj już dosyć. Niech pani pójdzie trochę odpocząć. Za parę godzin mamy się spotkać ze Smithą. Wcale nie jest już piąta. Wolę już spokojnie. Zdąży się jeszcze wyspać. Jak pani woli. Ja jednak pójdę trochę odpocząć. Dobranoc, pani. Pani to zrobiła. Tylko szkoda, że oprócz kwiatów nie kupiła pani czegoś do jedzenia. Okrzyk kupiłam. Kiedy? Dziś rano w zakresie. Pan jeszcze spał. Jadanie teraz będzie gotowe. Ja gotować też nie wiem. Pan, co się kupiła? A tu nie. Oh,
choć to cały świat. Bo cóż nic milszego, co w życiu milszego, jak móc przygarnąć się, jak móc przytulić się do drogich ust. Są piękne rzeczy w świecie, jak najpiękniejszy świat, więc kochajcie, bo przecie miłość to cały świat. Bo cóż piękniejszego, co w życiu milszego, jak móc przygarnąć się, jak móc przytulić się do drogich ust. O piękne rzeczy w świecie, jak najpiękniejszy kwiat, więc kocha się, bo przecie miłość to cały świat. To już brat? Za chwilę zobaczymy się ze Smithem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Smith. Dzień dobry. Dzień witam dobry. Pana, panie Inderso. Dzień dobry, dzień dobry. Oho, to za niespodzianka. Mr. Olszewicz, proszę przedstawić mnie państwu. Ależ naturalnie, proszę. Mr. Smith, moja... Domyśliłem się od razu, że to pańska żona. Ależ... Dobry biznesmen powinien być bystrym obserwatorem. Młoda, piękna kobieta, sam na sam przystojnym mężczyzną. Tak, że tak powiem, garsonierze na kółkach z daleka od kraju nie może nie być żoną. Szybka orientacja... I nic więcej. Prawda, Joe? Tak, boss. O, przepraszam panią bardzo. To jest Mr. Ingersoll, moja prawa ręka. Ależ, panie Smith, ja nie... Kochanie, zajmij się śniadaniem. Panowie prawdopodobnie głodni. Może panowie pozwolą teraz do mojego przedziału? Proszę bardzo. Jak pan śmiał? Zabrania panu nazywania mnie swoją żoną. Pani należy do roli sekretarki. Bardzo panią przepraszam, ale naprawdę nie miałem innego wyjścia. To nie jest jego żona. Nie wie? Nasza agencja wywiadowcza nic o tym nie wie, że pan Olszewicz jest żonaty. To dlaczego mówił, że to żona? On tego nie mówił, to ja mówiłem. No nie, że pani się zgodzi udawać swoją żonę, no chociaż do najbliższych stacji. Do Sarajewa. Widzi pani, w Sarajewie, Smith i Ingersoll przyjdą do swojego przedziału, w tym czasie będzie pani mogła wysiąść i pojechać z powrotem do Warszawy. No, powiem im, że przyszła nagła depesza, która wzywa moją żonę... No! Przepraszam, to jest panią. Do powrotu do Warszawy. Teraz będę zwlekał z podpisaniem. Dzięki jego kłamstwu może uda mi się go łatwiej wyrzucić. Wyrzucić.
Przepraszam pana. Gdzie jest Bankow? Bankow, Bankow. Nie rozumiem. Pach, 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 pach. Wokzał, wokzał. Железниця! А, тамо! Тамо, 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 тамо. Зрозуміло? Тамо. Дякую. Odjechał, no. Spóźniliśmy się. I to wszystko przez pana patelnię psiakrę. No i co teraz robić? Trzeba to zjeść. Zjeść, znowu zjeść. Bo trzeba najpierw poszukać samochodu i gonić, rozumiesz pan? No tak. Tak, tak, tak. Dobrej noc. Dobrano. Dobra rana. Dobrano.
skutka, że zgodzę się notować panie w jednej sypialni? Wysiadam na najbliższej stacji. Gdzie? Teraz? No to nie, że pani się opamięta. Niech pani tego nie robi. Pis pójdzie do siebie, a ja pójdę spać na potem do Seleniku, a pani może tutaj zostać. Nie, że pani nie robi, kur. Niech pan zobaczy, może on już poszedł. Gazet, ale który mu się teraz zachciało? Usiadł tuż pod drzwiami i zasnął. Jo. Strajk w Dejtnik. No to co? Jeśli się pani nie denerwuje, to też się pójdę do łazienki i sam będę spał. Będzie pan przecież siedział przez całą noc pod prysznicem. Niech pan siada. Dziękuję. Może pan tu usiąść. Pani się postara zasnąć. Wcale nie jestem śpiąca. Jeżeli pan chce spać, to proszę bardzo. Dziękuję. Nie jestem śpiący.
tu jest taką ziemblę. Ojcie, to nie stawę, jest zimno. A czy nie mógłbym od swojej własnej żony żądać czegoś bardziej gorącego? Na przykład. Przykład wody do golenia. No, zaraz. Dziękuję. Gdyby radość, życia, uśmiech, szczęścia był tańcu marzenia i snu. Gdyby szczęście przyszło dziś, pilnowałabym, uważałabym. Gdyby szczęście przyszło dziś, ach, jak cudna, jak cudna to my. No to świetnie, dziękuję. Podpisujemy? Proszę? Aha. Tak. Dopiero proszę. A, dziękuję. Normalne. Passport, money? Boss. Co? Telefon. Do mnie? Do niego. Do Orszewicza? Jones mi zdajdą, Ohio. Jestem. Co teraz będzie? Żądam, przeczyta moje nazwisko. Przepraszam Państwa, ja zaraz wrócę. Paszport, Molly? Pan pozwoli ze mną. Paszport mam w walizce. Psia krew. Halo? Halo? Pan prezes? Pan prezes? Nie. Smith mówi. Tu kontroler mówi. Kontroler, tak, tak. Pan Olszewicz nie mógł podejść. Pan Olszewicz będzie u mnie na jachcie. Na jachcie. Niech pan będzie w Dubrowniku o 5:00. Wie pan gdzie? W kawiarni miejskiej. Tak, Grafska Kafana. Nie, 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 nie. Ja będę tam. Tak. Aha. Ach, jak się poznamy, niech pan o 5:00 w kawiarni głośno krzyknie Mr. Smith. Tak, Smith. Tak, tak. Ja podejdę. Dobrze? Tak, dobrze. Do widzenia. Co? Tak, do widzenia. Do widzenia. Prawdopodobnie teraz będziemy mogli podpisać umowę. Tak. Więc jedziemy obejrzeć tereny kopalni. W tej chwili otrzymałem telefoniczną wiadomość, że muszę natychmiast wracać do Dubrownika. Jakieś niemiłe wiadomości. Tak, niemiłe, ale nie dotyczące mnie. Dobrze. A cóż z umową? Korzystam z tego, że będę miał tam niedaleko żonę. I jeszcze się z nią poradzę, dobrze? Tak. To może wobec tego
Obejrzenie terenów kopalnianych również odłożymy do czasu aprobaty pańskiej szanownej małżonki. Nie, niech państwo obejrzą sami. A potem uroczyście zapraszam na mój jacht w Dubrowniku, gdzie podpiszemy umowę i tam może będę mógł choć w części zrewanżować się za okazaną mi gościnność. Ka, rzeczywiście. Mamusia hasowała. Mamusia hasowała. No, to ja oczekuję państwa. Pana, czy pytał tu ktoś o pana Smitha? Owszem, owszem. O piątej w kawiarnia było aż 11 panów Smithów, a żaden, którego potrzebowałem. A gdzie jest ten pan, który się pytał? Nie jeden, a dwóch panów już wyszli. Gadnę. Gdyby wrócili,
Proszę im powiedzieć, ale koniecznie, że znajdą mnie na jachcie My Boy. Dobrze, będzie pan pamiętał, My? I ja panu zapiszę na wszelki wypadek. Proszę. Może pan ma. Proszę, dwóch pan My Boy. My Boy, tak mało mi opowiadałeś o tej Olszewiczowej. Czy ci się nie podoba? Nie jest ładna? Nie wiem. Wiesz przecież, że nie podnoszę oczu na żadną kobietę. Poza tobą oczywiście. Wiem o tym, że podnosisz. Na próżno, ale podnosisz. No więc czy ładna? Taka jak w tej pięknej powieści. Niedługo sama zobaczysz. Już jadą. A czapka ci. A. Dzień dobry. Sam? Proszę bardzo. Proszę. Witam państwa. Pozwoli, że ci przedstawię panią i pana Olszewiczu. Bardzo mi się mnie poznać. Ja już słyszałam wiele o kobietach, o... Polsce. No polskich oczywiście, o kobietach polskich, tak naturalnie. Tak. Ale przede wszystkim państwo zechcą się u nas rozgościć. Mój mąż tak się cieszył z waszego przyjazdu, że własnoręcznie przygotował dla państwa najpiękniejszą kabinę. Może nie będzie bardzo wygodnie. Proszę o zobaczyć. Proszę. Ach, jaka ona miła. A czy wiesz, że oni nie są mężem i żoną? Jak ci nie wstyd mówić coś podobnego? Wyjaśni nam to kontroler Olszewicza, który przyjedzie tu na jacht. Pomówię z nim, zanim zobaczy się z Olszewiczem. Żebyś ty choć raz przestał widzieć w każdym człowieku oszusta. Kochasz mnie? A ty? Ale gdyby nic, to byś mnie nie kochał. Nie, mistera Sonia. Tak się czegoś boję. Mi się wydaje, że on wie o wszystkim, że nie jesteśmy małżeńscy. A i pewnie kontrolera się pytał o to przez telefon. Tak myślisz? O czym by jemu szło? Może chce nas przyłapać na tym, żeśmy kłamali? I poróżnić się z tobą? By umowy nie podpisać? Ha. Dobrze, mały? Mm. Bardzo? Mm. Szczęśliwa? Mm. Patrz, kontroler! Wychłopca! Nazywam się Pękalski. Jestem kontrolerem zakładów Olszewicza w Warszawie. Bardzo mi przyjemnie. Nieważne. No idź pan, idź pan. No jazda, jazda. Proszę bardzo. Proszę pan, proszę. Proszę. A, proszę, proszę. Pan Ingersoll, a to jest
mister... excuse me, ja? Pękalski. Aha. Zechce pan usiąść, panie... Pękalski! Tak, właśnie Pękalski. Chciałem się zobaczyć z szefem. Młoda para jest u siebie. Jaka młoda para? No, ta dama, która przebywa z mister Olszewiczem. Ta dama? To jest zupełnie obca. To sekretarka. Aha. Dziękuję panu, panie... Przepraszam, ciągle zapominam. Pękalski! Nic nie rozumiem. Gdzie jest prezes Olszewicz? Dowiadujemy się, że znany przemysłowiec pan Olszewicz, który przyjechał z Warszawy dla przeprowadzenia interesu z grupą poważnych ziemian, wprowadził do towarzystwa dżentelmenów i ich rodzin pewną tajemniczą damę jako swoją żonę, kompromitując tym samym wyższe sfery towarzystwa oraz wywołując zgorszenie. Zachowanie pana Olszewicza zjednało mu tak wielu wrogów, że grozi to zachwianiem zamierzonego interesu. Dobrze. Teraz tytuł. Tytuł damy lekkomyślność. Nie, lepiej karygodna lekkomyślność młodego przemysłowca. Tak, bo tak. A co my z tym zrobimy? Pojedziesz z tym zaraz do miasta. Ta notatka musi natychmiast ukazać się w prasie, we wszystkich pismach. Za wszelką cenę. Wiesz? Tak, bo tak. Szukamy się od tego, gdzie chcemy się do stołu. Z przyjemnością, ale pozwoli, że jeszcze przed tym zamienię kilka słów z panem Olszewiczem. Proszę pana. No proszę bardzo, tylko pośpieszcie się, pan Robię. Niech że pan siada, panie Olszewicz. Dziękuję panu. No też nie dziękuję, ja nie dziękuję. Mister Olszewicz, otrzymałem dziś radiową wiadomość o bolesnym ataku, jaki szykuje na pana tutejsza prasa. Co? Jest to kraj zacofany. To prawda, przykro mi z panem o tym mówić. Pańskie postępowanie, to znaczy fikcyjność pańskiego małżeństwa wywołała tu ogólne zgorszenie. Co? Tak. No, pan rozumie, że w tych warunkach nasz interes przedstawia pewne ryzyko. Rozumiem. A każde ryzyko kosztuje. Prawda, John? Tak, boss. Żegnam panów. Co? Maj boj, ty wiesz? Och, jak romantycznie, jak cudownie. Maj boj, wyobraź sobie, że państwo Olszewiczowie wzięli dzisiaj ślub na morzu. Co? 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 Na morzu? Jak to? Co? Myśl prawa morskiego udzielił nam ślubu pański kapitan. Mój kapitan? Nie miał prawa. Aby mieć prawo, wyjechał pańską łodzią na pełne morze. Tak? Dobrze. Mój kapitan wyleci ze służby jeszcze dziś. Co ty gadasz? Czyś to szalał? Moją nie. Ale mi wystarczy, że pan kłamał dwa dni. Straciłem do pana zaufanie. Bądź spokojna. O nie, żadna siła nie zmusi mnie teraz mister Olszewicz, a że mój panem ten interes teraz... Żebym z panem ten interes odrzucił, podpiszę. Co mu się stało? Fabryka Strajk. Konieczność podwyższenia płac o 33%, dyrekcja. Co to znaczy? U nas strajk? Ach, tak. Rozumiem. Teraz pan podpisze. Teraz pan odstąpi swoje udziały. Nie udało się panu, panie Smith. Prawda, Joe? Tak, bo. Pójdź się, Smith. Ja się ukażę, Smith. Do kogo należy ten jacht? No, powiedz, Smith. Nie, ty dom, mał bój. Kiedyś, bo nie ma tego, nie? To pani. Nie, proszę was,
żeby się dostali na jachcie w Olimpii. A kapitan nie wyleci, bo jacht jest mój i kapitan jest mój. Musi się pani nauczyć. Mężczyznę należy trzymać krótko. Tak jest. No nareszcie. Witam pana prezesa. Panie prezesie, uto akta, to jest kuchar. A to pomyłka. Wysiadamy, jazda do Warszawy. To moja żona. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Nie udało się. No nie. Ty mi ode mnie jako prezent. A ja dla ciebie nie mam żadnego prezentu. No, tak. Dobrego.